Dzień dobry, witam się na szybko. Ja jestem w większości wyszykowana, spakowana. Zamawiam szybko Ubera i jadę na dworzec, także nie mam czasu za bardzo, odezwę się później, ale tak. Wyglądam tak samo, jak jechałam do Szwecji prawie. Proszę, sweter, mój kraj taki piękny, jeansy, Big Star, tylko inny kolor. Biorę samby tym razem i tak to wygląda. Dobra, jadę! Jestem na dworcu. Wygląda na to, że zdążyłam, mam jeszcze dużo czasu. Głośno tutaj, bo to jest ciągły remont. Dla mnie zawsze największy problem to znaleźć peron, z którego odjeżdża mój pociąg. Szczególnie jakieś te miejskie jeszcze. Także... Ale dzisiaj w miarę chyba łatwo to sprawnie poszło. Tak. Idę na peron 6 i jadę do Modlina. Także mam nadzieję, że wszystko się uda. Bo mówię, ten dworzec dla mnie to zawsze zagadka, on jest teraz w remoncie i te rozpiski nie były jakieś za bardzo jasne dla mnie do tej pory, no ale dobra, mam nadzieję, że wszystko sprawnie, jak na razie jest ok, także nie powiem, trochę się stresuję nadal, ale a dlaczego tu? Idę na swój. No właśnie tu tak to bywa czasem. Albo jakby co? Do Łodzi jest. Chwilę później. Dobra, jesteśmy na dworcu. Nie da się uniknąć hałasów tego, że pani mówi przez megafon albo pociągi jadą. No trudno. Zobaczcie, taka mgła jest. Już od wczoraj wieczorem. Jestem już. Wygląda na to, że słuchajcie, poprawiło się na tym dworcu. Wszystko jest jasne, klarowne. Naprawdę, w końcu. Jestem już na lotnisku, super. Strasznie jestem śpiąca ogólnie i jest zimno. Nie wiem, czy się dobrze ubrałam, mam nadzieję, że po prostu to z niewyspania tak zimno, ale... tak, zmarzłam. No i lot jest opóźniony właśnie przez tę piękną mgłę. Na razie niecałą godzinę chyba, ale nie wiadomo ile dalej. A to są każde minuty, godziny krócej w Edynburgu. Dziwna sprawa, słuchajcie. Żadnego opóźnienia, idziemy do samolotu. Nie wiem, co się stało. No ale dobrze, dobrze, bo to będzie każda, wiecie, minuta więcej w tym pięknym mieście. Jak już wam powiedziałam, lecę do Edynburga. Spełnienie moich marzeń, nie spodziewałam się tego, a w ogóle to, jak to się stało, jest niesamowite, ale to wam może później powiem. Natomiast Modlin, no nie jest to najfajniejsze, najlepsze lotnisko. Łazienka zepsuta, także wygląda też, tak powiem, obskurnie. Także dawno tu nie byłam, nic się nie zmieniło, albo jest nawet gorzej niż kiedyś. Jestem już w Edynburgu.
jest tak pięknie, kolorowo, jesiennie, że chyba nie mogłam sobie wymarzyć piękniej, wiecie? Idę teraz poznawać miasto, zdobywać, bo generalnie mam plan, ale nie aż taki konkretny, żebym wiedziała co, kiedy, gdzie, wiecie, z którego miejsca. Mam rozkład tramwajów, autobusów i mam różne pomysły. I w ogóle tak, teraz mi się zrobiło ciepło, chyba z wrażenia po prostu. I słuchajcie, przepięknie. W ogóle tak, już zostałam odebrana z lotniska. Byłam w hotelu, ale jeszcze nie mogłam się tam check-inu zrobić. No ale zostawiłam rzeczy, mam tylko torebkę i idę w miasto, tak jak mówię, pozwiedzać sobie. I ogólnie tak, trzy punkty chyba mam na liście, mam nadzieję, że to jest słychać, bo jeżdżę autobusy i wszystko. Jest to dla mnie nowe jednak, tak? Jestem no pierwszy raz praktycznie sama, bo z wycieczką to powiedzmy wiem, gdzie w centrum się przemieszczać po tamtym wyjeździe, natomiast teraz muszę wszystko sama poznawać, gdzie tu co, jak jeździ. Bardzo dużo tu jest właśnie autobusów, więc będę musiała na pewno to ogarnąć. Teraz chyba aplikację jakąś na autobusy właśnie sobie znajdę, bo widziałam, że jest jakaś fajna. No i co, słuchajcie, do zobaczenia. Jest plaża, nawet kilka plaż, więc tak myślę, czy nie chciałabym się przejechać, bo dawno nie widziałam, czy dzisiaj z samolotu. I to było takie dziwne, bo tak samolot, no tak nad tą wodą troszkę chybotało nim. W każdym razie, jest pięknie. Plaża. Punkty widokowe, których jest kilka w centrum miasta, więc zastanawiam się, na który by sobie tutaj pójść. No i co? I oczywiście centrum. Może... A, i Primark. Bardzo bym chciała wejść do szkockiego Primarka. Ale może... Może jeszcze jakieś inne sklepy właśnie. Centrum. Zobaczymy, na ile mi czasu starczy. W hotelu jeszcze wieczorem mam kolację, więc mogę tutaj właśnie przyjechać. I to by było chyba najlepsze, żeby tutaj coś zjeść, a nie szukać. No ale może coś na mieście jeszcze. Zobaczymy. Słuchajcie, ja tak trochę mam plan, a trochę nie, bo ja tak do końca nie wiedziałam z drugiej strony, czy ja będę miała ten czas wolny teraz, czy nie. Więc to się wszystko okazało. Teraz ja jeszcze rano, jak wstałam, taka niewyspana, słuchajcie, tak zmarznięta, to mówię nie. Ja nic nie. Ja może, nie wiem, wrócę do hotelu, ja pójdę spać. Ale jest okej. Jest w ogóle cieplej niż w Warszawie. Jest przepięknie, jesiennie. Jest ciepło. Jakie tu są kolory, słuchajcie. Dobra, idę ogarnąć sobie tramwaj i jedziemy do miasta. Bilet kupiłam. 5 funtów. Słuchajcie, tak stanęłam, że nie widać. Morrisons tu jest. A ja w Morrisonsie to jeszcze nigdy nie byłam. Że aż nie wiem, czy na zakupy, czy na zwiedzanie. Kurczę, jest tyle opcji, naprawdę. Ale już tak, ogarnęłam sobie i jadę na plażę. Najpierw jadę na plażę, a potem do centrum. Jadę na plażę, autobusem. Doczekałam się, bo duże opóźnienie było. Jak się zorientowałam, że on nie przyjeżdża, to już minęło 20 minut. Mogę się napatrzeć na te kolory drzew, przepiękne, jesienne, granatowe niebo i słońce. Czy ja wam ostatnio mówiłam, że to jest najpiękniejsza pogoda? Nie mogę się napatrzeć, po prostu pomarańczowe drzewa, takie piękne to wszystko. Pięknie jest. Słuchajcie, będę się zachwycać. Jak liście hałasują nawet, tutaj są pozbierane. Przyjechałam na Kramont i chcę iść na plażę tutaj, ale trzeba kawałek dojść, także powiem wam, że mało czasu, dużo rzeczy do zobaczenia. Nie wiem, czy ze wszystkim zdążę, bardzo bym chciała, ale jestem trochę ograniczona czasowo przez kolację. Ale zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, będę się zachwycać, bo jest to chyba jednak najpiękniejsza jesień. No po prostu takie kolory. Ten żółty, ten pomarańczowy, ten czerwony. Tutaj są tak żywe. A, to jest taki wąski chodnik. Ja się nie mogę przyzwyczaić do końca, w którą stronę te auta jadą, w którą stronę patrzę, więc patrzę na wszystko. Ale jakie ładne światło.
wracając do tematu. A ja już tam widzę wodę. Idziemy tam. W ogóle, z tego co wyczytałam, Edynburg jest położony na 7 wzgórzach. Stąd właśnie... Ojejku! A tu jest taki mur, to wam nie pokażę. Zobaczcie, widać wodę tam. No, dobra, idziemy, bo nie można marnować czasu. Natomiast słuchajcie, przepiękna tu jest jesień. No po prostu tak żywe te kolory, tak intensywne. I jeszcze, tak jak wam mówiłam, w słońcu, które pięknie podbija te kolory, to granatowo-niebieskie niebo. Przepięknie, no coś pięknego. Także w ogóle idę sobie tutaj takimi uliczkami. W sensie, to jest jakby mało turystyczne. O, tak bym powiedziała, to jest normalne miejsce do mieszkania, wiecie. Domy normalne, takie wiecie, wąskie uliczki, auta zaparkowane, autobus między nimi. O, jak pięknie! Nie mogę komuś wejść do ogródka, ale wie... No. Jest cudownie. Co mam więcej mówić? Będę się zachwycać pewnie w tym vlogu. I jestem taka wdzięczna za to, że tu jestem. I że ktoś się o to postarał, że naprawdę cudownie. No dobra, tu wam pokażę. I flagę Szkocji zobaczyć. Ale ekstra. Ja sobie tutaj przycupnę na ławeczce i zjem kanapkę jeszcze. W takich pięknych okolicznościach przyrody. Kusi mnie, żeby tam iść, ale nie wiem, czy mam czas, ale w sumie... A nie, aż do chyba flagi się nie da dojść, ale kawałek. Kawałek się da. Dobra. Zjem sobie. Jejku, jak pięknie! Tutaj sobie ludzie przychodzą na spacer z pieskami, pobiegać, widziałam kogoś. Aha, a mi się bateria rozładowuje, więc ja nie wiem, czy nie będę musiała wracać do hotelu. Kurde, zapomniałam wziąć, no po prostu, a nie mam plecaka. Także, no, muszę mało nagrywać, bo będę widziała piękne rzeczy, to muszę mieć baterię. Przyjechałam już bardziej do miasta i teraz zaczynam od Dean Bridge i Dean Village. Taka mała miejscowość w mieście jakby, ale podobno też ładnie. Jaka pogoda się zrobiła, jak cieplutko. Pięknie, okularów nie wzięłam. Mnie po co? O, tutaj proszę. Ale ładnie. Ja odkrywam Edynburg na nowo. To jest zupełnie inne miasto z takiej perspektywy. Chodzę w miejsca, gdzie nie byłam wcześniej. Teraz jestem właśnie w Dean Village i nie mogę przestać tutaj chodzić. Chociaż mam mało czasu, a chciałabym zobaczyć wszystko. W ogóle mam takie spostrzeżenie, że to miasto jest bardzo głośne. Ale nie głośne dlatego, że w nim jest głośno. Że nie wiem, że wiecie, że koja, że te korki, że coś, zobaczcie. Tylko dlatego, że właśnie szum wody, samoloty, liście, że jakoś tak jak się chodzi, to mam wrażenie, że tak słychać to miasto bardzo. Na każdym kroku właśnie jakieś dźwięki, ale mówię, nie klaksony, nie głośno, nie krzyki, nie coś. Naprawdę. I mówię, to, że jestem w innych miejscach zupełnie,
sprawia, że no odkrywam je na nowo. Cudownie, ja tutaj chyba jeszcze muszę przyjechać, bo jest tyle miejsc, których na pewno nie zdążę zobaczyć i jest mi tak przykro, a chciałabym jak najwięcej. A czas ucieka i wiecie, już jest trzecia. Ja mam wrażenie, że to po prostu ja nie mam czasu na nic i chcę jak najwięcej. Ale jestem już tak, no prawie, że w centrum powiedzmy, chyba niedaleko Starego Miasta. No i słuchajcie, gdzie ja nie spojrzę, gdzie nie wyjmę aparatu, jest po prostu przepięknie. Martwię się tylko, że mi się rozładuje ta bateria, więc kończę, ale jestem zachwycona i zakochana. To już są zestawy świąteczne. O, tego piska kojarzę. Znaczy tę firmę. O, Soap and Glory. Berry? Berry Moments? Co to? Ja tutaj się przyjrzę. Spritz Glamour, proszę bardzo. Tak, tu już są zestawy świąteczne. I tu jakieś. Takie kolorowe. O. Nic nie miałam z tej marki jeszcze. Nie wiem. Dobre? Niedobre? Dajcie znać, że wy mieliście. O! Kalendarz z maskami. Męskie. A męskie to nie, to nie. Ja damskie obejrzę. Jestem na Princess Street. Idę teraz prosto do Primarka. Ale tu już dużo różnych sklepów po drodze, więc zobaczymy, gdzie jeszcze wejdę. Mam nadzieję kupić sobie coś ładnego jako pamiątkę z tej wycieczki przepięknej. No ale zobaczymy, bo nie mam pomysłu jeszcze. Uwielbiam te puby wszystkie. Szkockie, angielskie. Wiecie co? Aż mi trochę żal. I bym sobie normalnie usiadła w takim pubie, posiedziała, odpoczęła, nacieszyła się tym. Ale nie, no muszę zwiedzać. Może jak tu na tydzień przyjadę, albo na dłużej, to wtedy będę mogła sobie pozwolić na zwiedzanie, na siedzenie i takie tam, bo no bo teraz mi żal trochę, tu jest wszędzie tak pięknie i tyle jest do zobaczenia, że o. Tak, ja teraz do Primarka, a potem nie wiem, czy mówić, jakby się nie udało, to lepiej nie może, ale chciałabym iść na punkt widokowy. To chyba jakiś ważny sklep jest. Uwielbiam butsa, serio. Szczególnie te duże, gdzie jest wszystko. Jest to serio wszystko, co zawsze chciałam, bo było u nas niedostępne. A teraz, kiedy mogę to mieć? To nie za bardzo to chcę. Ale mimo wszystko sentyment mam i uwielbiam tu przychodzić i oglądać, bo jest mnóstwo różnych fajnych rzeczy. Nowości. Marek, których u nas ciągle nie ma. Hmm?
Tego nie znam, ale odkryłam chyba mega kryjący korektor. Duże opakowanie w ogóle jakieś takie, ale jest mega kryjący i mega taki cieniutką warstwą się nakłada. Mhm. Że może jest fajny, ale powiem wam, to krycie wydaje się na ręce takie solidne. Czy wy pamiętacie ten widok? To była jedna chyba z pierwszych rzeczy, jak tutaj przyjechaliśmy z wycieczką i oglądaliśmy. Jak tu jest pięknie. No, tylko tutaj, słuchajcie, chyba była ta fontanna, prawda? Ja nie wiem, czy oni ją rozebrali, to nie tu było? Czy ona była z innej strony? Wydawało mi się, że tutaj, ale jakby co, to właśnie tu jej nie ma. Ale widok na zamek jest. I tam na całe chyba stare miasto, tak? Pięknie. I ta jesień jeszcze. O, nie wiem, czy tam akurat dzisiaj jeszcze pójdę, czy zdążę tam iść. Tamte rejony. Jestem obok praktycznie, nie? Ale to trzeba przejść tam na drugą stronę. Ja tutaj idę właśnie do Primarka. Jest Primark. Jest Kiko obok. Ale nic nie potrzebuję z Kiko, ale jest. To miło, bo w wielu miastach nie ma. Pięknie. I dalej zobaczymy, jak będę miała łatwo z dojazdem tam, gdzie chcę jechać. Aha, w Primarku już święta. Fajnie, fajnie. Te poduszki są super, wzięłabym. Ale nie mam gdzie. Chyba, że sobie nadam walizkę. Albo paczkę. No nie wiem. Czy jest tyle ładnych rzeczy, że chyba najlepszy sposób to jednak po prostu stąd wyjść. Ostatnio się sprawdziło, powiem wam. Ostatnio też coś chciałam i stwierdziłam, że tak, najlepszy sposób to wyjść ze sklepu, zapomnieć. W końcu pierwszy dudziarz dzisiaj, chciałam powiedzieć po angielsku. Stoi bokiem i nie widzę. Mam nadzieję, że ma kilt, bo to również pierwsza osoba, którą widzę w Szkocji w kilcie. No, nikogo jeszcze nie widziałam, a mówili mi, że będzie ich dużo. Dudziarz zaprosił mnie do siebie, w sensie jak grał, porozmawiał ze mną, jak grał i jeszcze zagrał. Takie rzeczy tylko w Edynburgu. Pięknie, idę na autobus, nie wiem czy... O, podjechał. No to chyba znak, że jadę, próbuję. Zobaczymy, nie wiem czy zdążę, bo za 40 minut zachód słońca.
Niestety, poddałam się. Chciałam iść, jechać najpierw, a potem wejść na taki punkt widokowy Arthur's Seat, ale tam jeszcze miałam długo jechać autobusem, a z powrotem widziałam, że byłby problem, żeby wrócić. Nie wiem, co się stało, ale nie pokazywało mi w ogóle pociągu, takiego tramwaju, który właśnie wiem, że jeździ właśnie tam, gdzie potrzebuję. No i tak to mnie trochę zmartwiło, bo autobusem chyba nawet jeszcze z przesiadką zajęłoby to godzinę 20. Więc uznałam, że to nie ma sensu, bo nie zdążę i będę za późno i już będzie po kolacji, a właśnie w hotelu jest kolacja. Także idę, mam nadzieję, na chwilę. Piękne miejsce na Victoria Street, czyli na te kolorowe domki. A stamtąd no zobaczymy, albo już będę wracać. O, bateria już mi mryga. Więc dobra, wyłączam, żeby jeszcze uchwycić te piękne domki i potem widzimy się pewnie w hotelu. Słuchajcie, ja autentycznie dopiero dzisiaj przyjechałam i już mi żal, i ja już tęsknię i już wiem, że to jest za mało czasu, żeby zobaczyć wszystko, co chcę. No, ale jeszcze dzień się nie skończył. Wychodzę tutaj za winkla, za drzew i patrzę, króliki stoją. Króliki, zające, nie wiem. A jak szłam przy lesie, to coś tak szeleściło. Mówię, dobra, nie, to ja na pewno płaszczę, nie? I te króliki tak tutaj stoją na tej trawie, tak po prostu stały, tak wiecie. Jeden kucał, jeden stał, jeden wyglądał jak wiewiórka. Ja się odwracam z tyłu, co tu tak przebiegło, co tu ja słyszałam. A to był lis. Wyglądał jakby lis, który niósł coś w paszczy, jakby coś upolował i biegł na drugą stronę. Ale powiem wam, że taki ze dwa razy większy niż te w Polsce, co widziałam. Ja pierdzielę. A mówię, a żadnych zwierząt tutaj nie widziałam, no oprócz tych ptaków, które tak grały, inaczej śpiewały pięknie, nie? Robię room tour jeszcze, póki mam kawałek baterii i nigdzie nie nabrudziłam. No pięknie jest. Spodziewam się, że mam też piękny widok. Dobra, wymieniam baterię i pogadamy. Żeby był komplet, to jeszcze wam łazienkę pokażę. I w ogóle taka duża, ładna, czysta. Jest wanna, jest prysznic. Jak się lubi. I w ogóle tak, jest mydło do rąk, jest krem do rąk. Jest shower gel i bath, i jest też osobno szampon i hair conditioner, więc wszystko jest. Ja nie musiałam brać, widzicie? No, ale nie wiedziałam, jak będzie i jak będzie w drugim hotelu. Jest woda w pokoju, to się... Najpierw napiję, bo słuchajcie, zapomniałam w ogóle wziąć moje butelki do uzupełniania wody, więc kupiłam sobie na lotnisku. I tylko tam jedną miałam i wypiłam, także dopiero teraz właśnie idę się czegoś napić i idę coś zjeść, bo jest kolacja. Ale jeszcze na chwilę stwierdziłam, że usiądę tutaj, przyjdę, pogadam chwilę. Nie mam statywu, niestety nie wiem, czy mi się będzie chciało długo trzymać. Ale tak, ja cały dzień latałam, zwiedzałam, nigdzie nie usiadłam, wiecie, nie, nawet kawy się nie napiłam i tego mi trochę, jakby jak się zorientowałam, chyba o 16, to mówię, szkoda, no ale nie wiem, czy teraz iść, zresztą w ogóle, nie, dobra. No niestety, jak ja mam wybierać, to nie ma czasu na to. Miałam bardzo ambitne plany, troszeczkę jakby, no trochę mi się rozjechały przez to, że zorientowałam się, że jednak te autobusy to dużo dłużej jeżdżą,
niż co? Niż tramwaje jakieś, czy na przykład pociągi. No co jest oczywiste, tylko że ja z jakiegoś powodu myślałam, że to wszystko będzie tak pięknie, wiecie, wszystko szybko i tutaj się dostanę, tutaj w 10 minut, tutaj w 10 minut i spoko. A tu się nagle okazało, że tu w 30, tu gdzieś ten, jak wymyśliłam ten Arthur's Seat, żeby pójść na ten punkt widokowy, to ja bym tam jechała, ja już wsiadłam w autobus, ja już byłam w drodze, ja zobaczyłam, że ja mam jeszcze chyba 20 minut, plus wejście tam, ponad 20. A potem zejście i jeszcze chyba wtedy mi pokazywało, słuchajcie, 1,5 godziny do hotelu. No ja wtedy mówię, no nie, no to się spóźnię na kolację, to nie mogę tak. Przydałoby mi się w ogóle, nie wiem, chyba tutaj nie ma, raz w hotelu tylko się spotkałam z tym, że były taki mały zestaw, nici jakieś tam, nie wiem, 2 czy 3 kolory do szycia. Chyba taka mała agraweczka czy coś. I to by mi się teraz przydało, bo słuchajcie, co chwilę odkrywam, że ten płaszcz to mu się gdzieś podszewka pruje. Ja go jak w ogóle, jak ja już go kupiłam, to on miał dziurę w kieszeni. I ja poprosiłam mamę, żeby mi tę dziurę zaszyła i zaszyła. Natomiast teraz zrobiła się dziura z drugiej strony, jakby obok, ale z drugiej strony, w drugą stronę. No i chyba chętnie bym sobie zaszyła, no ale nie mam czym. I w ogóle jak tak właśnie, w sensie, nie wiem, składam płaszcz i trzymam go w ręce, to się zorientowałam właśnie, że rozpruła się też ta podszewka od spodu, z tyłu, gdzie jest ten rozporek taki jakby, to tam też od spodu, więc mówię, oho, taki jakiś słaby pod kątem, wiecie, tej poszewki, ale ona jest chyba wiskozowa, ona jest dobra, tylko no tylko pruje się po prostu, także taki delikatny ten materiał. No, więc to by mi się przydało, butelki zapomniałam. Teraz słuchajcie, generalnie jestem tutaj na zaproszenie powiedzmy osób, z którymi współpracuję, więc jest to trochę taki business trip, jak ja to lubię nazywać, bo brzmi to tak, wiecie. Znaczy, no trochę tak jest, nie? Ale jest to duże zaskoczenie dla mnie, bo po prostu pewnego razu powiedzieli mi, że chcieliby właśnie zorganizować właśnie taki wyjazd i żebym ja też na nim była. I będziemy ogólnie celebrować też, wiecie, znaczy no nie imprezkę, idziemy do pubu ogólnie, ale oni chyba tutaj po prostu tak świętują, tak gdzieś wychodzą jakoś wspólnie, więc jest plan taki, że właśnie idziemy do pubu, więc ja się też bardzo cieszę, że miałam dzisiaj taki dzień wolny, że mogłam sobie po prostu pójść, pozwiedzać, bo wiecie, ja w ogóle ja lubię, ja kocham Anglię i gdzie bym nie była, to jest cudownie, Szkocja mnie zauroczyła też w tym roku, ja mam ogromny jakiś sentyment do tego miejsca i w ogóle wszystko jest takie piękne i ja po prostu się rozczulam, cokolwiek by nie było, gdzie bym nie była, to ja po prostu jestem zachwycona. Edynburg pokazał mi, że to jest za mało czasu na wszystko, co jest do zobaczenia. Tu jest tak dużo ciekawych rzeczy i ja już planuję kolejny wyjazd, bo właśnie koleżanka powiedziała, to jak przyjedziesz, to pójdziemy na mecz rugby. Ja mówię, no kurde, to ja muszę przecież, bo ogólnie jest to jedno z moich marzeń. Że bardzo bym chciała, no ale jak zobaczyłam ceny hoteli w ogóle w tym czasie, kiedy są te mecze, to mówię, nie, to jest tydzień w Edynburgu, to jest koszt, w sensie hotelu, to jest koszt mniej więcej takiej miesięcznej wypłaty, także mówię, nie, to chyba nie, to nie, to jeszcze nie teraz. Także tak, no było to dla mnie duże zaskoczenie, bo mówię, ja się tego nie spodziewałam, będziemy... No mamy, tak, mamy spędzić razem czas. Jutro właśnie mamy spotkanie, na które właśnie też muszę iść, więc prawdopodobnie jutro nie będę... Znaczy coś, nie wiem, rano może powloguję czy coś. Zobaczymy, jak będzie ogólnie, bo ja sama nie wiem. Natomiast pewnie będzie bardziej oficjalnie, więc nie spodziewałabym się, że ja coś tam będę vlogować, ale może wieczorem, jak pójdziemy do pubu czy coś, to wtedy, bo nie wiem jeszcze, gdzie idziemy. Może gdzieś w piękne miejsce. Znaczy wszędzie tu jest pięknie, nie? Ale... No, ja jestem podekscytowana, ale jeszcze. Dziś jest dziś. Także, no. I właśnie tak, idę na kolację. W ogóle już tutaj, bo generalnie będą osoby z różnych miejsc też jutro po prostu. I razem idziemy na to wyjście, więc dzisiaj już też jest jedna osoba, która przyjechała skąd inąd. I myślę, że pójdę na kolację i potem pójdziemy może gdzieś razem, nie wiem, do baru czy coś. Zobaczymy, dlatego myślę, że już pewnie kończę tego vloga na dziś.
Jestem bardzo, bardzo zmęczona, jestem ogólnie trochę niewyspana i pewnie przez to. Trochę też się nałaziłam, trochę czuję, że bolą mnie nogi. Ale powiem wam przeszczęśliwa, znaczy i trochę zestresowana nadal, bo powiem wam, że teraz to ja muszę... W sensie, że no nie jestem u siebie, nie? To ja tutaj muszę ciągle po angielsku rozmawiać, martwić się o to, czy ktoś mnie zrozumie, albo czy ja kogoś zrozumiem. Bardziej o to się obawiam, czy ja w ogóle zrozumiem, bo tutaj każdy ma inny akcent. I nawet jak jechałam, wiecie co, w tramwaju tak słuchałam, jak ludzie mówią, no każdy ma inny akcent, po prostu. Ale co najlepsze jest, oni sami o tym wiedzą, oni sami siebie czasami nie rozumieją, czasami potrafią z tego żartować, albo po prostu zapytać drugi raz, nie? Więc jest to normalne. Jakby ciekawe jest to dla mnie, o tyle, że wiecie, ja myślę, że nie wiem, powiedzmy bardziej moje pokolenie, nie wiem, starsze pokolenie osób, które się gdzieś tam uczyło, ma tak, wiecie, my tak ze szkoły mamy, że nie wiem, że trzeba mówić poprawnie, że składnia zdania i w ogóle, nie? I że tak, no zawsze było wiadomo, że ciężko się w szkole nauczyć po prostu tak języka, jak, nie wiem, mówić jak native na przykład. No więc mam wrażenie, że my jednak gdzieś mamy z tyłu takie kompleksy, że no nie mówimy tak perfekcyjnie, prawda? I czy my zrozumiemy, czy w ogóle. A mówię, wiedząc, znaczy nie wiedząc, ale teraz już wiedząc, że nawet tutaj nie wszyscy się rozumieją i że właśnie jest dużo różnych akcentów i że jak ja czasami słucham, słuchajcie, jak ja słuchałam na przykład walijskiego, to ja w ogóle nic nie zrozumiałam. Oni w ogóle innych słów używają. To jest w ogóle jakby inny język zupełnie. Więc może nie trzeba się aż tak spinać, wiecie, i tak przejmować. Oni pewnie tak są przyzwyczajeni, bo tutaj każdy mówi pewnie inaczej, każdy z jakimś tam innym akcentem, z inną naleciałością na przykład. Wiecie, tyle tu jest narodowości, że myślę, że chyba są jednak przyzwyczajeni, więc może nie ma się co przejmować. Ale jednak troszeczkę tak, no bo idę w takie środowisko, wiecie, każdy... No, każdy inny, więc zobaczymy. Troszeczkę się stresuję, ale jak na razie chciałabym iść na tę kolację, także idę, bo nic nie jadłam w ogóle, wiecie. Ja dopiero teraz weszłam, wiecie, do łazienki, idę coś zjeść i to jest pierwszy raz od rana. Także taki to był dzień intensywny bardzo. Zrobiłam, słuchajcie, takie zakupy, że ja nie wiem, jakie je schowam w plecak. Znaczy, wiecie, nie takie rzeczy się robiło, jakby... Ja pamiętam, jak ja wracałam z Londynu, jak ja potrafiłam upchać niemożliwe rzeczy po prostu, czy w torbę, czy w plecak. A jeśli byłam w stanie przewieźć kalendarz adwentowy, myślę, to damy radę. No ale jakby wiem, że jest to wyzwanie, bo mam pełną torbę rzeczy, nie? No. Dobra. Idę w takim razie. Mam ochotę się napić zimnego piwa, naprawdę. A taką miałam ochotę w tych pubach, bo oni tam... W ogóle ciepło się zrobiło jakoś, w sensie tak wieczorem, po południu, to w ogóle ludzie wyszli z pracy i to było takie zupełnie inne niż w tym Sztokholmie, że mam wrażenie, że właśnie wyszli z pracy i było takie życie na tym mieście i tak fajnie, tak lubię właśnie popatrzeć, co robią po prostu osoby, które tutaj mieszkają, nie? Jak się zachowują, więc można było też popatrzeć i właśnie były też osoby, które potem poszły do pubu i oni taki na zewnątrz siedzieli i w środku, a te puby są takie... Też są super, w sensie one są bardzo charakterystyczne i są bardzo jakieś. Ja lubię bardzo takie miejsca. No i tak, no niestety, ja muszę przyjechać tu po prostu na dłużej i wtedy pozwolić sobie na to, żeby iść, usiąść i sobie posiedzieć na spokojnie, nigdzie się nie spieszyć na przykład, nie? A tak mam niestety, wiecie, wybór. Albo usiądę sobie, no i nie pojadę, gdzie się czegoś nie zobaczę, a jednak miałam dużą potrzebę, jak się okazuje, zobaczenia. Jestem zachwycona naprawdę i nie chcę może za dużo gadać, nie, może ja to podsumuję. No ale dobra, generalnie powiedziałam tutaj chyba tak z grubsza mniej więcej wszystko, żeby wam powiedzieć w ogóle, co ja tutaj robię i czemu jestem. Jestem mega podekscytowana i na pewno będę wspominała to bardzo długo i jest to jedna z takich najprzyjemniejszych rzeczy zrobionych dla mnie. No, żeby ktoś w ogóle wpadł na pomysł, że hej, ściągniemy cię tutaj i będziemy wszyscy razem, wszyscy się zjadą i będziemy sobie tutaj, wiecie, spędzać czas. Także myślę, że to jest super, naprawdę. I jeszcze tym bardziej Edynburg. No, po tej, wiecie, tegorocznej wycieczce, no ja nie wiem, czy jest lepsze miejsce, naprawdę. Znaczy, wszędzie byłoby super i wszędzie bym chciała na pewno, ale...
No tu mnie bardzo ciągnęło i ja bardzo chciałam wrócić, więc bardzo się cieszę. I tak, ja myślę, że no, ja już wiem, że i tyle jest do zobaczenia, że to trzeba wrócić jeszcze. Trzeba wrócić na dłużej, bo tu jest tak cudownie, że fajnie byłoby poczuć klimat tego miasta, ale w ogóle też po prostu pobyć i zobaczyć. I zobaczyć wszystko to, co chciałam zobaczyć, czego nie widziałam. A kolega mówi, to jest małe miasto, to jest mniejsze niż Warszawa, zobaczysz. No i nie zobaczyłam wszystkiego nadal, wcale nie jest takie. No, tyle pięknych rzeczy. I z panem Dudziarzem porozmawiałam i on taki miły, bo tutaj w ogóle ludzie są bardzo mili, więc ja też może dlatego lubię tutaj być, bo... Znaczy, dobra, można się spotkać czasami pewnie z kimś niemiłym. Ja też słyszałam od znajomych różne historie, na przykład w ogóle w Anglii, tak, na przykład, nie tylko, w ogóle nie tutaj tak naprawdę, nie wiem, w Londynie gdzieś, czy Magda czasami właśnie opowiada jakieś historie. Natomiast, no, ja tu widzę, że ludzie są bardzo... Nawet jeżeli to jest kurtuazja, nawet jeżeli, nie wiem, udają, to... Znaczy, ja nie powiedziałabym, że udają, bo to nie jest tak, że oni się przymuszają chyba do tego. Oni są po prostu, nie wiem, czy tak wychowani, czy tak nauczeni, że ta kultura osobista jednak jest na wysokim poziomie, mam wrażenie. I po prostu są mili, są pomocni, przewidujący, że na przykład, nie wiem, jak ktoś chce wstać, to oni wstaną i ustąpią miejsca, w sensie, że, nie wiem, przesuną się na przykład, czy coś. To dzisiaj tak miałam. Czy właśnie jak coś widzą, to kogoś, nie wiem, ja dzisiaj też właśnie poszłam na lotnisko i tam właśnie szukałam miejsca i pani mi pokazała po prostu, że tam jest wolne, wiecie. To dużo nie kosztuje, a to jest takie miłe. I ja mam wrażenie, że tutaj właśnie tak to jest. Tak jak mówię, pewnie nie wszyscy, nie? I można się spotkać z różnymi sytuacjami, natomiast tak na co dzień, jak ja sobie latam po mieście i tak ten, to zawsze jest mi miło i zawsze jestem mile zaskoczona po prostu. Dobra, idę na tą kolację, bo przecież zaraz nie będzie, no już jest pół, no dobra, widzimy się jutro w takim razie. Miłego dnia wam życzę, bo ja miałam cudowny.